Kamil Lewera, dzień dobry. Zapraszam na środowe wydanie informacji Telewizji Gorzów. Gorzowski szpital wzbogacił się o zaawansowaną aparaturę najwyższej klasy. W lecznicy stanął nowoczesny angiograf, którego zakup pomogło sfinansować miasto. Specjalistyczne urządzenie służące do wizualizacji wnętrza tętnic, żył oraz komór serca znacznie poprawi jakość usług świadczonych w dziedzinie leczenia interwencyjnego. Ma również pomagać w diagnostyce pacjentów hospitalizowanych z powodu zakażenia lub podejrzenia zakażenia koronawirusem. W dobie trwającej pandemii staramy się jak najbardziej pomagać naszej jednostce szpitalowi, który dba o zdrowie nie tylko nas, mieszkańców Gorzowa, ale mieszkańców całego regionu. W związku z tym przekazaliśmy 2,5 miliona złotych na zakup angiografu. Bardzo ważne to jest urządzenie, dlatego że ona po pierwsze obrazuje żyły, czyli można na tym urządzeniu wykonywać różnego rodzaju badania, ale co jeszcze ważniejsze, to jest urządzenie, które pomaga nam przy zawale serca, czyli jakby naprawia to serce po zawale i bezpośrednio po zawale to serce możemy naprawić dzięki temu urządzeniu, ale też przygotowywaliśmy to urządzenie pod kątem chirurgii naczyniowej, która rusza w naszym szpitalu, także dzięki temu urządzeniu będziemy mogli i uprawiać chirurgię naczyniową i pomagać ludziom po zawale, ale też badać tych, którzy mają kłopot naczyniowy. Angiograf jest niesamowity, naprawdę jest to najwyższa półka, jest to jeden chyba z najnowocześniejszych w tej chwili angiografów w Polsce. Miejmy nadzieję, że będzie jak najrzadziej używany, ale niech on służy przede wszystkim właśnie ratowaniu życia. Ja muszę powiedzieć, że jeśli chodzi o współpracę szpitala i miasta, to jest modelowa współpraca. Inne miasta na pewno mogłyby się od nas tego uczyć. Zarówno prezydent miasta, jak i rada miasta zwykle jest bardzo przychylna tym prośbom ze strony szpitala, bo to jest angiograf, to jest jedna rzecz, ale też z tych środków z Urzędu Miasta, ze spółek miejskich, między innymi z tych środków budujemy dużą izbę przyjęć pod SOR-em. Także to są rzeczy, które robimy i bez wsparcia miasta byłoby nam dużo trudniej. To nie jedyna pomoc, bo w tej chwili przygotowaliśmy środki na zakup karetki. Cały czas na bieżąco pomagamy szpitalowi, bo wiemy, że dzisiaj zdrowie i życie Polaków, zdrowie i życie gorzowian jest właśnie w rękach medyków, więc skoro możemy im jakoś pomóc, pomagamy, zakupując właśnie nowoczesny sprzęt. Trwająca pandemia i związane z nią obostrzenia powodują, że wiele polskich miast rezygnuje z organizacji różnego rodzaju imprez i wydarzeń. Nie inaczej jest w Gorzowie. Tu nie odbędą się między innymi przedsięwzięcia związane ze świętami i powitaniem Nowego Roku. Mimo to mieszkańcy i tak będą mogli poczuć wyjątkowy grudniowy klimat. Już wiadomo, że nie odbędzie się sylwestrowa zabawa pod chmurką, podczas której mieszkańcy mogliby wspólnie przywitać Nowy Rok. Odwołana została także miejska wigilia, która od lat odbywała się na kilka dni przed Bożym Narodzeniem. Zrezygnowano również z jarmarku. Trwają natomiast przygotowania do corocznej akcji Gorzów Blisko Świąt, która zostanie zorganizowana, ale w mocno okrojonej formie. Właśnie trwają rozmowy, ustalenia pomiędzy instytucjami kultury, Ośrodkiem Sportu i Rekreacji, a także tutaj w Urzędzie Wydziałem Kultury, Biurem Prezydenta Miasta, Wydziałem Promocji. Ustalenia dotyczą kalendarza działań w ramach akcji Gorzów Blisko Świąt, bo zdecydowanie taka akcja będzie i ten plakat, który pojawia się na początku grudnia co roku, również się pojawi. Będziemy proponować mieszkańcom inne działania, między innymi takie w sieci, bo do takich też zdążyli się już przygotować, ale myślę, że nie tylko, również postaramy się, żeby w sytuacji, żeby w okolicznościach bezpiecznych, również ta przestrzeń na Starym Rynku była zagospodarowana w sposób wyjątkowy. O szczegółach oczywiście będziemy informować bliżej grudnia, czyli pod koniec listopada. Myślę, że ten program świąteczny Gorzów Blisko Świąt będzie gotowy. I tak jak wspomniałam, większość działań będzie przeniesiona do sieci, do świata wirtualnego. Natomiast część działań będziemy chcieli mieszkańcom zaproponować przy zachowaniu wszelkich zasad bezpieczeństwa i reżimu sanitarnego. Mimo braku większości
większości grudniowych wydarzeń mieszkańcy będą mogli poczuć świąteczną atmosferę na gorzowskich ulicach. To za sprawą świetlnych dekoracji, które pojawią się w przestrzeni miasta. Tak jak co roku od 6 grudnia place miejskie, ulice będą ozdabiały świecące łańcuchy, elementy dodatkowe jak Święty Mikołaj, domek Świętego Mikołaja, sanie, choinki. To wszystko będzie pojawiało się w przestrzeni miejskiej, w tych centralnych punktach i tutaj mam na myśli Stary Rynek. Tutaj będzie również ogromna choinka, żywa choinka, a także Plac Nieznanego Żołnierza, czyli popularny kwadrat. Tam też często gromadzili się mieszkańcy, żeby podziwiać to oświetlenie, a także wzdłuż ulic standardowo już Stary Most, ulica Grobla, ulica Sikorskiego, ulica Chrobrego. Tam też te elementy świetlne będą się pojawiać, także zdecydowanie jeśli chodzi o ten element świąteczny, on zostaje stały. Świąteczne iluminacje będą działać do połowy stycznia. Właścicielom gospodarstw rolnych zostało już niewiele czasu na wypełnienie obowiązku spisowego. Termin upływa 30 listopada. Każdy, kto nie wziął jeszcze udziału, powinien się pośpieszyć, bo osoby, które nie przystąpią do spisu, mogą zostać ukarane grzywną. Powszechny spis rolny, czyli największe i najważniejsze badanie polskiego rolnictwa, trwa od początku września. Jest przeprowadzane raz na 10 lat we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Wyniki spisu umożliwią planowanie polityki rolnej, a także poznanie odpowiedzi na pytania, kim jest współczesny rolnik, jak wygląda współczesna wieś i jaka jest kondycja polskiego rolnictwa. Ja przypominam, że ten spis jest spisem obowiązkowym. Robiony raz na 10 lat i po to, żeby się wszyscy rolnicy spisali, żeby można było rzetelnie opisać sytuację rolnictwa w każdym regionie. Na podstawie tego później ustalić na następne 10 lat strategię dotyczącą właśnie wyposażenia rolników, dofinansowywania, dopłat, programów obszarów, rozwoju obszarów wiejskich i tego typu spraw. Do tej pory w województwie lubuskim spisało się ponad 19 tysięcy osób, czyli niemal 84% rolników objętych tą obowiązkową akcją. Właściciele gospodarstw rolnych spisywać mogą się przez internet, telefonicznie za pośrednictwem specjalnej linii lub poprzez rachmistrzów. Obowiązują trzy możliwości, trzy formy udziału w powszechnym spisie rolnym, czyli jedną z tą główną, podstawową to był i jest nadal samospis internetowy za pomocą aplikacji przygotowanej i zamieszczonej na stronie internetowej. I tą metodą do tej pory spisało się blisko 20% gospodarstw rolnych przewidzianych, które już do tej pory się spisały. Metodą telefoniczną, czyli wywiadu telefonicznego ponad 23% i spotkania wywiadu bezpośredniego lub telefonicznego z rachmistrzem spisowym blisko 57%. Jeśli rolnicy zlekceważą obowiązek spisowy, to wówczas może im grozić grzywna w wysokości nawet 5000 zł. Do końca listopada na Starym Rynku w Gorzowie oglądać można wystawę Niepodległa historię z rodzinnych archiwów. Ekspozycję przygotowało Archiwum Państwowe w ramach ogólnopolskiego projektu, którego głównym celem jest podkreślenie wartości dokumentów przechowywanych w domach oraz kontynuacja obchodów setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Na kilkunastu planszach zaprezentowane zostały zbiory rodzinne przekazane w ostatnich latach do Gorzowskiego Archiwum Państwowego. Są to m.in. zdjęcia, dokumenty metrykalne, świadectwa szkolne, korespondencja wojenna i odznaczenia. Materiały te ukazują dzieje poszczególnych rodzin na tle historii Polski. Szczególnie zaakcentowany został okres walki o niepodległość, dwudziestolecia międzywojennego, II wojny światowej oraz pierwsze powojenne lata w Gorzowie, bo każda z tych rodzin w jakiś sposób związała się z miastem lub jego najbliższą okolicą. Wystawa ma też zachęcać odwiedzających do odszukania dokumentów ich własnych rodzin oraz tworzenia archiwów domowych, a nawet zaprezentowania ich innym, aby w ten sposób mogli poznawać lokalną historię. Na dziś to wszystko, co dla Państwa przygotowaliśmy. Dziękuję za uwagę, a na kolejne wydanie informacji Telewizji Gorzów zapraszam tradycyjnie jutro o godzinie 17:30. Do zobaczenia.